Zastanówmy się, co się stanie, jeśli zaczniemy mnożyć przez siebie dziesiątki. Zacznijmy od pomnożenia 1 przez 10. 1 razy 10 to jest równe 10. Przejdźmy do mnożenia przez kolejną dziesiątkę, czyli 1 razy 10 pomnożę jeszcze raz przez 10. Ile to będzie równe? 1 razy 10 to było 10, 10 razy 10 to jest równe 100. Pomnożmy kolejny raz przez dziesiątkę, czyli 1 razy 10 razy 10 i jeszcze 1 razy 10. Ile to będzie równe? Z tego mieliśmy 100, 100 razy 10 to jest równe 1000. Czy mamy tutaj jakiś wzorzec, regułę? Czy widzisz, co tutaj się dzieje? Spróbujmy jeszcze raz pomnożyć przez dodatkową dziesiątkę. Przepiszę. Mnożymy przez kolejną dziesiątkę. Ile to będzie równe? Z tego mieliśmy 1000. Tu mamy 1000 razy 10, czyli 10 tysięcy. Myślę, że wiesz już tutaj, jaka jest reguła. Zobacz. Tutaj mamy w wyniku 10 tysięcy, czyli jedynkę i 1, 2, 3, 4 zera. Tutaj też mamy 4 zera. 1, 2, 3, 4 zera. Tutaj też są 4 zera. Zobacz, tu mieliśmy 1, 2, 3 zera i w wyniku też są 3 zera. Tutaj mieliśmy 2 zera i w wyniku mamy 2 zera. Tu mieliśmy 1 zero i w wyniku jest 1 zero. W porządku. Czy jest na to jakieś działanie, które skróci nam ten zapis? Mogłabym przecież tak w nieskończoność mnożyć przez 10. Pewnie pamiętasz, że przy dodawaniu było takie uproszczenie. Czyli na przykład 10 dodać 10 dodać 10 dodać 10. Zapewne wiesz, że można zapisać, że to jest 4 razy 10. Domyślasz się zapewne, że w tym przypadku też jest jakiś sprytny sposób, sprytny zapis. Masz rację. Tutaj będziemy mówili o potęgowaniu. 10 razy 10 razy 10 razy 10 to inaczej 10 do potęgi czwartej. Zapiszmy, jakby to było w tym przypadku. 10 razy 10 razy 10 to inaczej 10 do potęgi trzeciej. W tym miejscu myślę, że już sam wiesz, że to będzie 10 do potęgi której? Drugiej, bardzo dobrze. I tutaj mamy 10 do potęgi pierwszej. To działanie to potęgowanie. Ta liczba, zapiszę, ta liczba to podstawa potęgi. Podstawa potęgi. Ta liczba to wykładnik potęgi. Wykładnik. Wykładnik. Teraz krótkie ćwiczenie dla Ciebie. Ile to będzie 10 do potęgi szóstej? Zatrzymaj ten film i zapisz odpowiedź na kartce. 10 do potęgi szóstej to inaczej 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10. Czyli 6 razy pomnożyliśmy przez siebie dziesiątkę. Wynik to jest jedynka i ile zer? Pewnie już wiesz. 6 zer. Czyli wynik to 1 milion. Rozpracowaliśmy wcześniej już ten schemat. Zwróć uwagę, że podstawa potęgi to ta liczba, którą przez siebie mnożymy, a w wykładniku wpisujemy taką liczbę, która nam mówi, ile razy musimy przez siebie tą dziesiątkę pomnożyć. Czyli 10 do potęgi szóstej, ta szóstka mówi nam, że 6 razy mnożymy przez siebie dziesiątkę. 6 razy mnożymy dziesiątkę. To jeszcze wrócę do tego przykładu. Jeżeli w tym miejscu miałabym mnożenie tych dziesiątek, to Ty już wiesz, że można to zapisać krócej jako 10 do potęgi czwartej.